Zmieniacie, chłopaki? Kamil, blisko schodzi. Jak stoicie, to nic nie zagra. Trener Alan takie do mnie 0-0 i strzelił Szymański, a takie 0-0. Nie, bardzo trudno. Jak wygramy, to prawdopodobnie obcinacie mi na łyso. Spalanie. Ale jest, ale nie tak łyso. Tylko górę. Ej, Rudy, tylko górę mi obcinacie. Bo tu zostawiacie. Kamil więcej ruchu. Nie, za plecy. Gdzie mu za plecy gra? Zobacz, co się dzieje po zagraniu za plecy. Za wolno. Jeszcze macie. Zobacz, co się dzieje po zagraniu w nogi. Trzecia kolejka rozgrywek Ligi Europy. Przerwamy na sekundę, bo świetna sytuacja i jest ta sytuacja wykorzystana na boisku. Numer 1, Sęp Paweł Siedlice prowadzi 1-0 z zespołem Parasola Wrocław. A zdobywcą tej bramki Kacper Prokopek. Po pierwszym dniu rywalizacji w Lidze Europy na prowadzeniu Wiktoria Kulejewa, która zgromadziła komplet 6 punktów. Na drugim miejscu Parasola Wrocław, 4 punkty. Tyle samo punktów Sęp Pogolsiewice. Na czwartym miejscu Markowia Marki 2 punkty. Do razie bez punktu Roma i Stomil Olsztyn. Zobaczymy, jak zmieni się sytuacja w tabeli po trzeciej kolejce. Dawaj, bo to przypadek i przechodzi. Budzimy się, bo nie ma nas niektórych jeszcze. Dawaj do połowy. Michał też do połowy i schodzisz dynamicznie. Kamil aktywnie, już jakąś rozsadkę robimy, dawaj. Próbujemy coś zmienić. Nie udajesz, daj mu dołek, jak mu dał. Brawo mi się. Ona nie podnosi, normalnie pasek nie chce wydać.
macie 2 na 1 albo płaską. Dobra. Do środka. Stryka do środka. Stryka na lewo, paszka na prawej prawa. Przodem do piłki, nie daj mu się odpuścić, brawo. Zapuskowałeś się, w cieniu obrońcy. Brawo, dawaj, dawaj. Brawo, Czotu. Damian, Czotu, jak ja dopiero tu bym nie Bardzo blisko pierwszej bramki na boisku numer 2 na Wiktorii Sulejewek, ale póki co wynik się nie zmienia. 0 do 0. Czy bardzo szybko dwie bramki na boisku trzecim zostały zdobyte i w tym momencie remis 1-1. Teraz dobra sytuacja i będzie chyba rzut karny dla zespołu Markowi. Przepraszam, oczywiście dla zespołu Rony. Chodź Kamil, Szymon chyba, Szymon. Bardzo pewnie wykonana jedenastka na boisku numer 3 i 2-1 prowadzi zespół Zełka.
tutaj do grania. Lepiej, Mikołaj, przyłóż się. Nie pokazujemy się z przodu. Stawaj na ziemi. Na zakończeniu trzeciej kolejki Ligi Europy na boisko wyjdą piłkarze rywalizujący z Lidę Mistrzów. Na boisku pierwszym Akademia Piłkarska Piotra Rejsa z Poznania zagra z zespołem Biestar Wilczki. Na boisku drugim Delta Warszawa zagra z zespołem Mosiru Mińsk Mazowiecki. A na boisku trzecim Znicz Pruszków podejmie zespół Górnika Łęczna, ale to o godzinie 9.30. Na razie pasjonujemy się rywalizacją w Lidze Europy. Mamy bramkę na boisku numer 1. Sęp Pogoń Siedlce remisuje już z Parasolem Wrocław 1-1. Nie wiem, bo to nie wiadomo.
To jest. Idzie, przyjmij sobie. Blisko. Blisko. Kochanie, blisko. Czas. Idź wyżej, Kamil, po co tu schodzisz do Michała? Franek, jak sobie miejsce do gry robisz? Idziesz w linię z Mikołajem. Ale ci, co już zabrali tego? Turbo na prawo! Mówili, że będą inaczej, że ten sędzia co biega, co nie? Będzie teraz... Dawaj, Kamil! Na boisku trzecim interwencja służb medycznych, ale widzę, że już wszystko jest w porządku i mamy nadzieję, że zawodnik zespołu Stomilu za chwilkę wróci cały i zdrowy na boisku. Wielkie brawa dla zawodnika Stomilu, który opuszcza teraz boisko, utykając. Środek! Pokazujemy się, Nika! Druga! Jeszcze w odbiorze! Blisko! Dobre podwojenie, ale na raz idzie! Utrzymaj! Jest Sochu! Mamy trzecią bramkę dla zespołu Rony E. A zdobywcą bramki grający z numerem 10 Bartek Zastocki. Taśmę.
No to odcinek. Ruszajcie się! Przypominam, że przy stoisku jednego z naszych sponsorów Nestle Pure Life można nabywać losy. Odbywa się dzisiaj taki sam konkurs jak i wczoraj, a więc na celność i na siłę strzałów. Po zakończeniu zmagań, więc około godziny 13 odbędzie się losowanie. Dziś do wygrania dwie piłki. Bramka dla zespołu Wiktorii Sulejowy, Kamil Gołoś. Bardzo ładny dryblik i uderzenie w samo okienko bramki. 1-0 Wiktoria prowadzi z Markowią Marki. A więc ta bramka była rozstrzygająca w ostatnich sekundach. Sęp przeważa szale korzyści na swoją stronę. 2-1 zwycięstwo na boisku pierwszym Sępa z zespołem ze Wrocławia. Zakończył się także mecz na boisku numer 3. Rona Ełk pokonała Stomil Olsztyn 3-1. Bardzo blisko drugiej bramki dla Wiktorii Sulejowej ponownie. Kamil Gołoś strzelał, ale tym razem obok słupka. A więc czekamy jeszcze na zakończenie spotkania, a właściwie nie czekamy, bo już w tym momencie nie, jeszcze chłopcy grają, także czekamy na zakończenie spotkania na boisku drugim. Dawaj w odbiorze, dawaj w odbiorze! I mamy ostatni dźwięk sędziego. Wielka radość.